Oj, dzieje się ostatnio w branży gamingowej. Jeszcze niedawno gadałem o problemach Microsoftu, który parę dni po moim materiale postanowił zwolnić kolejnych 650 pracowników, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, co tam niedobrego dzieje się u PlayStation. A dzieje się sporo, bo tak jak mówiłem ostatnio pod koniec filmu, to że Xbox radzi sobie średnio, to wcale nie oznacza, że Sony ma się w świetnej kondycji i zbiera same dobre opinie wśród graczy, chociaż jednak nie ma co ukrywać, jest w nieco lepszej sytuacji, ale po kolei. A zacząć należy od najświeższego tematu, czyli konsoli PlayStation 5 Pro, która wywołała sporo zamieszania wśród graczy. Moją szerszą opinię na ten temat możecie co prawda sprawdzić na TV Gry, bo rozmawialiśmy o tym z Adamem, ale tutaj postaram się spojrzeć nieco inaczej na temat tego, dlaczego istnienie tej konsoli jest dla graczy takim problemem. A kwestie do omówienia są tutaj dwie. Coraz większe ceny oraz postępująca chęć pozbycia się fizycznych nośników. To, że Sony zdecydowało się na taki ruch, wynika z tego, że doskonale zna swoich odbiorców i wie, że w przypadku mocniejszej wersji konsoli ma w tej generacji monopol. Ze strony Xboxa najpewniej nie zobaczymy lepszego sprzętu tego rodzaju, a jak wynika z danych sprzedażowych, tylko 15% posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro zdecydowało się na tę mocniejszą wersję. Sony więc doskonale wie, że po pierwsze może sobie pozwolić na cenę z kosmosu, która nie idzie w ogóle w parze z tym, co oferuje ten sprzęt, bo i tak nie ma żadnej realnej konkurencji, a po drugie wie, że PlayStation 5 Pro kupi tylko konkretna grupa odbiorców, która na cenę najpewniej nie zwróci większej uwagi. Drugim problemem jest również brak napędu optycznego w tej konsoli, bo choć sam korzystam z cyfrowej dystrybucji, to jednak każdy powinien mieć możliwość korzystania z obu opcji bez dodatkowych kosztów, a już na pewno nie tak ogromnych kosztów. Jasne, ja rozumiem, że fizyczne nośniki są coraz mniej opłacalne, ale no chyba kto jak kto, ale taka marka jak PlayStation mogłaby się wysilić o szacunek w stronę graczy. Ale raczej nie ma co na to liczyć, bo jak już mówiłem wielokrotnie, obecnie mamy takie czasy, że dobro graczy rzadko kiedy brane jest pod uwagę, a liczy się już czysty zysk, najlepiej zresztą jak najszybszy. A że PlayStation 5 Pro i tak ktoś kupi, dodatkowy napęd też, to trzeba się liczyć z tym, że to dopiero przedsmak tego, co może czekać nas w następnej generacji. Zwłaszcza, gdy Xbox sprawia wrażenie, że już i tak się poddał w tej walce. Ale zostawmy już temat tej konsoli, bo przewałkowany został na wszystkie możliwe strony, bo PlayStation podobnie jak i Xbox ma jeszcze jeden całkiem poważny problem. Brakuje mu gier, którymi mógłby walczyć o uwagę graczy. Już sam fakt, że na pokazie PlayStation 5 Pro prezentowano produkcje, które dosłownie wychodziły jeszcze na PlayStation 4, pokazuje w jak złej sytuacji jest Sony w tej kwestii. Jeśli chodzi o tytuły ekskluzywne, to tak jak Xbox, Sony również nie może się pochwalić niczym konkretnym w ramach obecnej generacji. A gdy dostajemy już coś sensownego, to oczywiście należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości będzie to tytuł, który trafi również na pecety. I trochę mnie to bawi, bo firma, która ma pod sobą masę fantastycznych marek, o czym zresztą przypomniał nam Astrobot, potrafi jednocześnie powiedzieć, że nie ma aż tak dużo IP i brakuje jej kluczowych projektów. No tak, brakuje, ale tylko na wasze własne życzenie. Nie chcecie walczyć o uwagę graczy i wolicie wydawać w kółko odświeżone wersje starych gier, no to nie dziwcie się, że gracze, którzy wymagają czegoś więcej niż corocznej FIFA i CODA, zaczynają się zastanawiać nad sensem posiadania waszej konsoli. No bo tak naprawdę patrząc na cenę PlayStation 5 Pro i telewizora, który umożliwi granie w 4K, no to jak dla mnie finansowo opłaca się jednak sięgnąć po jakiegoś mocniejszego peceta. Zwłaszcza, że to 4K na konsoli jest osiągane tylko i wyłącznie za pomocą upscalingu, który jak dobrze wiemy potrafi płatać różne figle. A poza tym to dosłownie w podobnej cenie albo i nawet taniej mogę zgarnąć najlepszą wersję Steam Decka, który obstawiam da mi znacznie więcej frajdy z grania. No więc zastanawiam się, na co mi w ogóle to PlayStation w takiej cenie, skoro nie mam co liczyć na żadne ciekawe tytuły, nawet na podstawowej wersji konsoli. Na szczęście jest jakaś szansa, że w kwestii gier może się coś zmienić. Ambitne plany wprowadzania gier usługi żerowania na graczach wydają się nie spełniać założeń Sony. Niedawno w sieci pojawiła się infografika przedstawiająca, jak wiele z planowanych gier usług okazało się sukcesem. I na szczęście dla graczy można je policzyć dosłownie na palcach jednej ręki, a porażka Concorda dobitnie podkreśliła, jak bardzo nie mają one sensu. Być może da to do zrozumienia Sony, że graczom może jednak warto zapodać produkcje singlowe, które po prostu będą dobre. To, że to się opłaca, pokazał zresztą Wukong, Space Marine czy właśnie Astrobot. Ale oczywiście patrząc na dane sprzedażowe można wyciągnąć wniosek, że gry usługi dominują i nie dziwię się, że firma, która koniec końców prowadzi biznes, tak łapczywie patrzy na taką formę rozgrywki. Kwestia jest jednak taka, że te rządzące tytuły typu FIFA, GTA czy Fortnite'a to są naprawdę wyjątki. Na stworzenie prosperującej gry usługi w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudne. Gracze są do nich bardzo sceptycznie nastawieni, a nawet jeśli jakiejś grze uda się zainteresować większą liczbę
odbiorców, no to będzie jej bardzo trudno utrzymać ich przy sobie. Idealnym tego przykładem jest Helldivers 2, które na początku było ogromnym hitem, a teraz walczy o ponowne zainteresowanie graczy. I problem jest taki, że graczy najpewniej przyciągnie jakiś dobrze zrealizowany nowy content, a na taki trzeba poświęcić sporo czasu i środków, przed twórcami więc niełatwe tutaj zadanie. Można więc mieć nadzieję, że będzie to dla firmy jakimś bodźcem, ale na owoce nowych decyzji PlayStation przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nawet jeśli teraz wyżej postawieni ludzie dochodzą do wniosku, że dotychczasowy kierunek był zły, to przecież wiedząc jak długo pracuje się nad grami, nie możemy spodziewać się zbyt szybkich zmian. Ciężko powiedzieć, kiedy one mogą w ogóle nastąpić, być może pod koniec tej generacji, ale miejmy nadzieję, że faktycznie w ogóle nastąpią. Bo niestety przedstawiłem tutaj dość pozytywny scenariusz. Sony orientuje się, że popełnia błędy i zacznie dbać o swoich graczy, dając im solidne singlowe produkcje i ekskluzywy, które faktycznie sprawią, że posiadanie PlayStation będzie miało sens dla większej liczby osób. Ale jest jeszcze druga opcja. Sony doskonale wie, co robi i zna swoich odbiorców lepiej niż my. Na pewno fani PlayStation to mocniejsza grupa niż fani Xboxa. Wydaje mi się, że są w stanie więcej wybaczyć i mają nieco inne oczekiwania. Chcą czuć taki prestiż i bycie w rodzinie lepszej marki, a Sony może chcieć to wykorzystać. Brak napędu optycznego w PlayStation 5 Pro może nie być dla nich żadnym problemem, bo są ludzie, którzy i tak go dokupią. Brak nowych gier też nie musi być problemem, bo Sony doskonale wie, że fani i tak chętnie kupią po prostu kolejnego Spidermana lub God of War'a. Jeśli wy oglądacie ten filmik, to musicie sobie zdawać sprawę, że razem tutaj jesteśmy w takiej małej, zamkniętej bańce, gdzie w ogóle dyskutujemy o tym wszystkim. Zastanawiamy się, co która firma może zrobić lepiej. Rozmawiamy na temat tego, jakie gry nam się podobają, co w nich jest takiego niesamowitego, a co podoba nam się nieco mniej. Cały czas o czymś dyskutujemy. A znaczna większa część, i to taka naprawdę znaczna większa część odbiorców, ma na to wszystko dosłownie wywalone i po prostu chce mieć kolejną, ładnie wyglądającą grę i kolejny sprzęt do postawienia przy telewizorze. Boję się, że Sony faktycznie może chcieć po prostu to całkowicie wykorzystać. I widzicie niestety, że dla graczy, którzy oczekują w końcu dobrych gier ze strony PlayStation, sytuacja nie prezentuje się zbyt ciekawie. Ja bym chciał, żeby Sony wzięło i wydało jakiegoś rozwalającego głowy ekskluzywa, który nie będzie dostępny nigdzie indziej, bo to może popchnie też branżę trochę do przodu. I powiem wam, że tak patrzę sobie na to Nintendo, które cały czas wydaje naprawdę całkiem ciekawe produkcje. Nie chodzi o to, że to są rzeczy przełomowe, ale czuć w nich jakiś pomysł i serce i zastanawiam się, czy to nie jest największy wygrany tej generacji. Kiedy Xbox i PlayStation toczyły jakąś dziwną walkę, bardziej sami ze sobą niż z tą drugą stroną, to Nintendo po prostu robiło swoje i wyszło na tym lepiej. Wciąż ma oddaną grupę fanów, a posiadacze domowych konsol mogą patrzeć z zazdrością na ekskluzywne tytuły, które się tam pojawiają. I nie wiem dokładnie, co o tym myśleć, bo wydaje mi się, że Sony mimo tego, że zdaje sobie sprawę z obecnych problemów, to jednak niewiele z tym zrobi. Jeśli twój jedyny największy konkurent nawet nie chce z tobą już walczyć, no to dlaczego miałbyś tego nie wykorzystać? Ja chyba jako gracz pogodziłem się z tym, że ani od PlayStation, ani od Xboxa nie mogę oczekiwać niczego sensownego i mimo tego, że mam peceta, na którym zagram we wszystko, to boli mnie brak rywalizacji między tymi dwoma markami. Być może gdyby ona była silniejsza, to moglibyśmy oczekiwać po prostu lepszych produkcji, a nie kolejnego remastera z PlayStation 4, który i tak kończy się zwolnieniami w studiu twórców. Sytuacja dla mnie nie wygląda zbyt dobrze i zarówno Sony, jak i Xbox mają spore problemy, ale koniec końców to oni z tego będą rozliczani. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jesteście zadowoleni z tego, w jakim kierunku zmierza obecna generacja, czy może podobnie jak ja macie jakieś obiekcje? Zapraszam oczywiście również do zostawienia suba, żebyście byli na bieżąco z tym, co wrzucam, a także zaglądnięcia na Twittera, gdzie dzielę się różnymi przemyśleniami na świeżo. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.